My nie wierzymy w rewolucję. My wierzymy w ewolucyjne zmiany, głębokie, ale osiągane krok po kroku i w dialogu społecznym. Wyróżnia nas nacisk, jaki kładziemy na gospodarkę. Wyróżnia nas przywiązanie do idei samorządności. My wierzymy w to, że dobrze rozwijają się te społeczeństwa, w których są silne więzi społeczne, a one znajdują wyraz właśnie w samorządach. Najważniejszym zadaniem na najbliższe lata jest budowa nowej i ulepszanie istniejącej infrastruktury technicznej, a także likwidacja i łagodzenie przepisów, które krępują rozwój gospodarczy. Zależy nam na tym, żeby miasto powiatu stało się jądrem samorządu powiatowego. Było ciekawym rynkiem pracy, centrum kultury, turystyki, a przede wszystkim stwarzało ciekawą ofertę dla absolwentów szkół podstawowych. Stoi za tym polityka pojmowana jako rozumna, dalekosiężna troska o dobro wspólne. Taką politykę chcemy uprawiać. Porozumienie i partnerska współpraca z prawnego samorządu, z administracją centralną jest kluczowa dla efektywnego wspierania lokalnych społeczności, naszych małych ojczyzn. Ponad połowa mieszkańców naszego regionu mieszka na terenach wiejskich. Musimy stworzyć takie warunki, aby standardy życia ludzi mieszkających na wsi były takie same, jak standardy ludzi mieszkających w mieście. Mamy ofertę wszyscy, która trafia do ludzi młodych, do samorządowców. Mamy nadzieję, że dzisiaj, kiedy będziemy formułować ją razem, zdobędziemy jeszcze szersze poparcie. Toruń wzrasta i pięknieje, dlatego będziemy go wspierać w jego dalszym rozwoju. Musi być takie poczucie, że bardzo ważni są ci, którzy ciężką pracą powodują, że gospodarka rośnie. Trzeba wykorzystać wielką szansę w zagospodarowaniu funduszy unijnych. Mamy w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia. Musimy również lepiej wykorzystywać potencjał edukacyjny mieszkańców naszego regionu. Spotykamy się jako ludzie reprezentujący różne nurty i tradycje polityczne, ale ludzie gotowi zawrzeć porozumienie. Porozumienie dla Polski i zobowiązanie wobec Polaków. Łączy nas pewien styl polityczny, otwartość na dialog, gotowość do szukania kompromisów.